Jesteśmy. Dzień dobry się z Państwem. Witamy na pierwszym wernisażu warszawskiego konkursu fotograficznego. Edycja styczniowa, miesiąc styczeń minął dawno. Dopiero dzisiaj, ze względu na to, że były ferie, później mieliśmy jakieś komplikacje z miejscem, gdzie to będziemy pokazywać, robić, ale szczęśliwie dotarliśmy do ostatniego dnia miesiąca lutego. Czyli tak źle nie jest, jakbyśmy to w marcu robili, to już by była ryfa. Jeszcze raz dzień dobry bardzo. Czy jest ktoś, dowiedziałem, że znaczy powiedziałem, że nie przyjdzie. A czy jest ktoś z Dzielnicy Śródmieście? Nie ma. A czy jest ktoś z Dzielnicy Bielany? Pan jest z urzędu, tak? Ja nie jestem. A nie. Dlatego, że wie pan, na każdej oficjalnej uroczystości to najpierw się witamy władzę, później biskupa. Nie zapraszaliśmy. Znaczy biskupa zapraszałem, to jest facet, który prowadzi warszawski serwis prasowy i parę innych takich warszawskich gazet. Mówią wszyscy na jego biskup, bo ma na nazwisko biskup. Proszę Państwa, no więc jury w osobach. Pan Mirosław Rutkowski jako prezes jury. Pan Andrzej Seta, bo lecę tak po... Tak powiem, po metrykach lecę teraz. Pan Andrzej Seta i pan Marcin Banaszkiewicz, świetny autor. Myśleli, nawet zrobiliśmy sesję online'ową, bo Marcin nie mógł dojechać. Ci się kłócili, Marcin też tam wrzeszczał przez ten telefon. Koniec końców powybierali pracę. Przypominam, że konkurs wygląda w ten sposób, że teraz mamy miesiąc tydzień, mamy pierwsze, drugie, trzecie miejsce, dwa wyróżnienia. Pierwsze miejsce przechodzi do finału. Czyli po każdym miesiącu będzie pierwsze miejsce i te 12 prac, później weźmie udział w finale i dostanie pierwszą nagrodę roczną. Jakie to będą nagrody, to zaraz powiem. Żeby Państwa nie trzymać w niepewności, to może zacznę od tego, że poproszę prezesa jury, żeby trochę powiedział o tym, jak był w ogóle zamysł tego działania tego jury i dlaczego oni wybierali takie, a nie inne prace, nie mówiąc jeszcze jakie, tylko mów krótko, zwięźle, bo lecimy z odsłanianiem. Proszę Państwa, no przede wszystkim to moim zdaniem należy pogratulować wszystkim, którzy nadsyłali zdjęcia na ten konkurs. Większość z nich jest świetnie pokazana, jest co najmniej poprawna kompozycyjnie, jest nieźle zharmonizowana, jeśli chodzi o barwy. No technicznie również Facebook psuje zdjęcia, ale technicznie też nie można mieć specjalnie dużych zastrzeżeń. Wydaje mi się, że można powiedzieć o jakichś takich dwóch sposobach, też dwóch koncepcjach fotografowania. Jedna to jest taka koncepcja, w której autor szukał estetyki. Będzie szukał jakiegoś ładnego ujęcia. Oczywiście ja nie mówię tutaj o poprawności tych elementarnych rzeczach, czyli kompozycji, czyli jakiejś harmonii barwnej, którą większość, przytłaczająca większość prac świadczy o tym, że autorzy mieli. I to jedni poszukiwali takich głównie walorów estetycznych. Natomiast moim osobistym jakby takim celem fotografii jest opowieść o czymś. Opowieść o emocjach, opowieść o zdarzeniach, o relacjach międzyludzkich, albo o czymś, co warto zapisać jako element historii. I takich zdjęcia też się pojawiły. Takie zdjęcia mnie sprawiają satysfakcję, dlatego że od wielu, wielu lat uważam, że fotografia jest takim samym językiem porozumiewania się jak słowo pisane czy słowo mówione. Tylko inny język troszkę, inne narzędzia, natomiast jest sposobem porozumiewania się, więc jeżeli za pomocą fotografii udaje się autorom pokazać, przekazać emocje, bądź przekazać jakąś treść, coś więcej niż tylko estetykę, to już jest bardzo dużo. Druga sprawa, która od wielu, wielu lat też mnie niepokoi, to jest to, że jeżeli urządzamy wyścigi sztuki, to jest coś, co
nie powinno mieć miejsca, dlatego że w sporcie, no wiadomo, ten był przybieg pierwszy, ten przybieg drugi, jest oczywiście, dźwignął więcej, nie wiem, coś o sportach walki to nie ma. Natomiast w sztuce, kiedy człowiek z własną wrażliwością, z własnym bagażem tych kodów, które sobie gdzieś zbierał, z własnym pomysłem na przekaz, przychodzi i ma stawać w szranki z różnymi innymi ludźmi, którzy z równym zaangażowaniem, z różną pasją, ale nieco inaczej pokazują to, ten swój świat, no to to jest bardzo trudne w ocenie. Tym bardziej, że każdy z nas tutaj w jury miał dokładnie te same problemy. Znaczy, każdy z nas jest innym człowiekiem, ma nieco inną wrażliwość, ma nieco inną, powiedzmy sobie, estetykę i nieco inne rzeczy są dla niego ważne. Stąd wybór był niezmiernie trudny, bo i stąd były kłótnie między nami, dlatego że właśnie te wizje świata i wizje sposobu opowiadania fotografią tego świata są różne. No w końcu musieliśmy uniknąć bijatyki i wybraliśmy to, co wybraliśmy. I to tak w roku sprawiedliwie, to tyle by było ode mnie. Już? Proszę Państwa, ja jestem gaduła. Znany jestem z tego, że jak coś zacznę gadać, to czasami wielowątkowo się tak wygląda, że trudno mnie powstrzymać, a potem zapominam, co było na początku. Ale teraz sobie właśnie przypomniałem, tu brakuje nam jednej osoby, gospodarza. Pani Monika, która zaproponowała nam, żebyśmy tutaj to zrobili, nie wiem, czy pamiętacie tam taki komentarz. Ona tam siedzi u siebie w biurze i właśnie napisałem do niej sensa, że już zaczęliśmy. Ale ja chciałem powiedzieć taką rzecz. A propos tego, co tu, to pewnie wszystkich ciekawi. Witamy panią Monikę i chcemy podziękować. Naprawdę. Mam nadzieję, że to nie będzie pierwszy raz, a wielokrotnie będziemy się tutaj mogli spotykać. Ponieważ to jest pierwszy raz. To jest pierwszy raz, ale nie ostatni. Ale nie ostatni. W tej kwestii się trzymamy i mam nadzieję, że będą zapełnione tutaj trybuny i będzie tutaj na stojąco. Będziecie mogli. Będzie dużo. Taką mam nadzieję, ponieważ chciałabym, żeby w tym domu działo się rzeczy fajne, rzeczy związane z Warszawą. Trochę literacko, trochę, ponieważ jestem absolutnie fanką zdjęć różnych i oczami zjadam świat. No i tak jak mówię, no fajnie, żeby nas było tutaj więcej, żeby było częściej i mam nadzieję, że Wam się tutaj będzie Państwu podobało. Mam taką propozycję, żeby później po spotkaniu, jak będziecie chcieli, wrzućcie swoje wizytówki, będziemy chętnie Was informowali o tym, co tu ciekawego się dzieje. Ewentualnie, jak będziecie jeszcze mieli jakieś pomysły, to tam jest taka taczka, ale to nie jest tacza. Na tacy też możecie dać, bo na tacy zbieramy. Dziękuję. Wracam do tej dyktory. Kilka słów, nie będę się tutaj rozpoczął z tego. Chciałem powiedzieć tak, że pomysł był taki, żeby każdy w ramach pomników przy każdym miesiącu dostawał jakąś ciekawą pozycję na temat jednej z dzielnic Warszawy. Tam mamy naszych patronów, mamy prezenty od burmistrza dzielnicy Śródmieście i mamy prezenty od burmistrza dzielnicy Bielany, gdzie w jednej torbie są informacje o Śródmieściu pisane, żeby sobie można było poczytać i proszę Państwa, filiżanka, kapitana filiżanka można być ciekawe, żeby było ciekawe, w drugiej torbie od burmistrza Bielan jest piękna książka. Ja go specjalnie prosiłem, żeby on tą książkę wygrzebał w magazynu, bo już nakład się wyczerpał całkiem. Jest to przewodnik po Bielanach, taki gruby, napisany przez Jarka Zielińskiego. To jest facet, który pisze chyba 100 książek rocznie i w ogóle ma głowę wielką, wiedza o Warszawie niesamowita. I uwaga, ta druga filiżanka, to jest właśnie filiżanka burmistrza. Natomiast oprócz tego mamy oczywiście Kurier Warszawski. Kurier Warszawski wszystkim się kojarzy niestety z telewizją Polską. A to jest, proszę Państwa,
Ta-dam! Kurier Warszawski. Pisane, naprawdę warto to czytać, bo tu piszą genialne biura w Warszawie. I oczywiście drugim takim pismem, jakie mamy w naszym mieście, to jest ta-dam! Stolica. Każdy dostaje po kurierze i po stolicy. Ale jeszcze jedna niespodzianka. To jest książka, która jest pracą naukową. Ale napisana takim językiem, że ja ją przeczytałem w jeden dzień. Pan, proszę? Mocienka jest. Ale naukowa. Pan profesor Grójkowski, który napisał tę książkę, porusza tutaj bardzo ciekawe zagadnienia i podaje wspaniałe informacje na temat Wisły. Wiecie o tym? O tym, jak było pod zaborem rosyjskim, co oni robili, żeby ta Wisła płynęła tędy, a nie tamtędy, tylko właśnie tak, jak oni chcieli, jakie było wyposażenie, jakie floty. Bardzo polecam. To jest w ogóle rynek, bo tego kupić nie można. Wydało to wydawnictwo warszawskie, tak naprawdę dorobią ludzie, którzy produkują kurier warszawski. No i co? No i oczywiście, proszę Państwa, Szczytno rozwija się. Mamy tutaj piękny album o tym, co się dzieje wokół Szczytna. Mamy o tym, że Szczytno rozwija żagle i jakby ktoś z Państwa chciał w Szczytnie zainwestować, to mamy również folder inwestycyjny, bo naprawdę są fajne miejsca inwestycyjne tuż przy lotnisku w Szymanach. A lotnisko Szymany ze Szczytna do lotniska jest tak, jak blisko jest tak, jak stąd na przykład do Wileńskiej. No, gdzieś tam. 2 km, 3 km jest lotnisko w Szczytnie. Pociąg jeździ, w ogóle jest super. I długopis jest też. A pisze? Jest sprawdzam. Sprawdzałem. No. Pisze. Proszę Państwa, to kryją nasze torby. Nie ukrywam, żeśmy specjalnie do torby przygotowali na ten świat. Ale to brawo dla organizatorów. Brawo dla tych, którzy tam wrzucili do tych toreb, bo to jest najważniejsze. Teraz ja tu mam rozłożone różne kwity i przejdźmy do tego, dobrze? O. Przechodzimy? Tak. Proszę Państwa, zaczniemy jak zwykle w takich konkursach, ja się nauczyłem z telewizora, że najpierw się mówi o tych miejscach, które są odwrotne, nie? Zacznijmy od wyróżnień. Wyróżnienia mamy dwa. I teraz tak, mamy wyróżnienie otrzymała pani Agnieszka Solander. Proszę, nie wiem jak to się czyta, ale mam to języki obce, to ja znam, ale nie wszystkie. I pan Dawid Dukodowiec. Ma pan rację, nawet tak jest napisane, ale wspomagania nie założyłem. Może jest. Środkami podsłania od razu te zdjęcia. Tak, czy ja mogę poprosić? Nie, to? Na pewno? Wymieniłeś dwa. Tak, to poproszę. Energicznie. Nie. Delikatnie, bo się rozkładam. Muszę powiedzieć, że tak pięknie nam oprawiła firma z Falenicy. Słuchajcie, Zjuzefowa, przepraszam. Która towarzyszy. No przyleciłem, no. Dobrze. Jest to zdjęcie Tory. I pałac w łazience. Zapraszam Państwa. Czy jesteś od pani Agnieszki? Super. Prezes, proszę. Tu dasz dla pana Dawida. Ja tutaj dla pani Agnieszki przekażę. Serdecznie gratuluję. Tutaj są. Ma pan dyrektorię w pozycji? Tylko niech pan poszuka takich niebanalnych. Proszę, zapraszam
tym swoim pomysłem poszuka czegoś innego. Proszę przekazać pozdrowienia. Proszę bardzo, pan Woreczki. Teraz przechodzimy do pudła. Na pudle, jak to zazwyczaj na pudle, są trzy miejsca. Zaczynamy od trzeciego. Tu muszę powiedzieć, że Żyli miał też jakąś taką straszną spinę. Kto tam, gdzie tam, strasznie się spinali, ale wreszcie się udało. Zapraszam pana Piotra. Stadion Narodowy, bardzo dobre zdjęcie. Chodź pan tu. Tu mam pan Żyra wręcza. Te zdjęcia czarno-białe, proszę państwa, robią coraz większą. Serdecznie gratuluję, proszę pana, pociągnął mnie pana historia. Jest to, jest to naprawdę coś bardzo, bardzo fajnego. To jak pan tam będzie, ponieważ Mariot jest jednym z naszych przyjaciół, którzy nas wspierają. Pan Piotr dostał od Mariota zaproszenie na koktajl dla dwóch osób do panoramy. Na samą górę. Może zdjęcia jakieś, coś. Ja w ogóle, bo ty nie powiedziałeś przecież troszeczkę o początkach, tego, ja znam te początki. One miały być zupełnie inne. Docencie to, że Michał naprawdę próbował to zrobić razem z grupą innych osób. Natomiast ponieważ w pewnym momencie został niejako na lodzie sam, to zaczął sam to robić. No i według mnie mu to wyszło. No zobaczymy na koniec. Może ja, wiecie, bo ja nie przechodziłem kursów szkoleń i tak dalej, jeśli chodzi o takie prowadzenia, to wyróżnieni też mają nagrody. Mają nagrodę pod tytułem Bilety wstępu na niewidzialną wystawę. To jest genialna wystawa. Ja na niej byłem, słuchajcie, robi tak niesamowity tam harmider w środku, w człowieku i w mózgu. Dopiero jak przeszedłem tą wystawę, to zrozumiałem, co przeżywają ci ludzie, którzy nie widzą. To taka namiastka. Tak, namiastka. Warto tam pójść. I jeszcze oprócz tego jest tam zaproszenie na wernisaż odczyt tego. Następny jest number two, czyli drugie miejsce na pudle, nagrodzone rejsem widokowym, pięknym statkiem po Wiśle. Po Wiśle tak się nazywa para statków, które pływają po Wiśle i mogę powiedzieć państwu, że właściciele tych statków zgodzili się ze mną, że warto by było, byśmy raz na kwartał zrobili sobie rejs widokowy dla uczestników ogólnie konkursu. No, oczywiście na taki statek pakuje się raptem 12 osób. Akurat. trzeba będzie się tam spinać, żeby się załapać. Ale mamy takie plany. To jest wyróżnienie i nagroda. No właśnie. Dla pana Sebastiana Dejkało, zwanego Johnny von Haczka, i ja pierdyknąłem się za przeproszeniem w nazwisku i napisałem to po polsku, ale mam nadzieję, że wybaczysz. Chodź, no. Proszę państwa, na szybkości zdjęcie. Prosiłbym. O, przepraszam, będzie dużo, to jest przyklejone. Dobra, tu wręczasz to Sebastianowi. Sebastian jest genialnym muzykiem, ma wspaniały zespół, słuchajcie, rokowy. Dziękuję bardzo. Gratuluję, bo to rzeczywiście zaśpiewało. Ten ruch jest tak. Rzeczywiście ten ruch spowodował to, że niejako fotografia przekazuje dźwięki, to jakoś widać. Nie? Dziękuję bardzo. Tak, zobaczymy. Trochę nam się zlepiło. Bardzo dziękuję. Gratuluję raz jeszcze. Proszę państwa, i doszliśmy do finału, czyli do pierwszego miejsca. Na pudle to miejsce ma zazwyczaj jest najwyższe. Nagrodzone to miejsce zostało wypasem, bo jest to podwójne zaproszenie na kapitalną wyżerkę w kapitalnej knajpie. Proszę państwa, jest jedna z najlepszych restauracji w Śródmieściu. Nazywa się... Nie wiem, jak się
Jeszcze nas nie zaprosiłeś tam. A miało być obrady. Obrady tam? Tak, tak. Zaraz podejrzej, gdzie to jest. Zawsze mi się myli, czy się nazywa strefa, czy sfera. Strefa, proszę Państwa, na Próżnej. Voucher za 200 zł. Ale polecam tą restaurację, bo to jest naprawdę nieokrzyczana, niekrzykliwa, a bardzo dobrze dają jeść, no i przychodzą, tam można spotkać naprawdę bardzo, bardzo ciekawych ludzi, taka jest. Teraz już nagrodzenie w konkursie. Tak, teraz będą wszyscy tam sławni w ogóle. Pierwsze miejsce za obraz pod tytułem Hala Mirowska zdobyła pani Monika Gliga. Zapraszamy. To chyba o tym zdjęciu to trzeba kilka słów powiedzieć, panie prezesie. Bez dwóch zdań. Nie było dyskusji. Pani Moniko, była dyskusja. Podobało się dlaczego? Dlatego, że wygrała pani tutaj zjawisko odbicia, to po pierwsze, znaczy pani najlepiej to pani wygrała. Ale opowiadam dlatego, że jest to fajne rozegranie fotografii, która z jednej strony wykorzystuje to, że promienie idą po liniach prostych i się odbijają pod kątem, pod jakim padają. To po pierwsze, czyli efekt odbicia, efekt lustra. Drugi efekt, który to zdjęcie w sobie ma, to jest ruch. Idą ludzie, ale oni nie są na ostro zamrożeni, tylko oni idą, więc jest ten ruch, jest ta płynność przy zachowaniu pełnej ostrości kadru. I trzecia rzecz, to już jest złamanie zasad, bo jedna z zasad mówi, że nie dzieli się zdjęcia w połowie poziomą horyzontu. Nieprawda, to zdjęcie udowadnia, że dzieli się, czyli można łamać zasady wtedy, kiedy chcemy coś ciekawego i mamy coś ciekawego do powiedzenia. Gratuluję jeszcze raz serdecznie. Dziękuję bardzo. Jeszcze dwie woreczki. To jest woreczek jeden, a woreczek dwa, przepraszamy, bo kubeczki. Chcieliśmy pokazać te filiżanki, musieliśmy stąd się wyjąć niestety. Dobra, teraz jeszcze raz. Wszystkiego i dziękujemy za udział w konkursie. Dziękuję, bo to bym też brał udział. No, proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że... Jak mówicie, znaczy my wybieramy zdjęcia, nie wiedząc, czy one są. Proszę usiąść i tam wysłuchać, teraz ja mówię. Proszę Państwa, można brać cały rok udział w tym konkursie. To, że ktoś zajął pierwsze miejsce, czy dostał wyróżnienie, nie ma znaczenia, może brać po raz kolejny i może być taka sytuacja, że jury wybierze go ponownie. Pierwsze miejsca przechodzą, tak jak wspominałem, do finału. I jury, nie tylko ci trzej panowie fotografi, co fotografują, tak? Nie będę mi się, jakbym się fotograficy, to się obrażają, to się nie obrażają. Poszerzymy to grono. Przystąpiła do nas, do współpracy przy tym konkursie, Fundacja Profoto. To są fotograficy z Akademii Sztuk Pięknych, tam z jakichś szkół takich sobie zrobili coś. No oni właśnie chcieli do tego konkursu przystąpić, żeby móc również uczestniczyć jako organizator. Więc miło, bo nam się, że tak powiem, rozszerzy coś i pomyślałem, że możemy zrobić sobie jakieś spotkanie i wykorzystać umiejętności tych panów, żeby nam coś o tych zdjęciach, o robieniu zdjęć, o technikach, o tym, jak się tam komórką robi, jak się robi taką rurą, żeby nam coś kiedyś powiedzieli i może być miło, ciekawie i naukowo. Także proszę nie ustawać w tych poszukiwaniach fotograficznych w mieście stołecznym Warszawie, w naszej kochanej Warszawie. Pokazujmy ją, bo jak widać oglądają nas nie tylko w Warszawie, ale wszędzie. I szybko nas oglądają, ale oglądają nas również za granicą, ponieważ ludzie może nie piszą na grupy u nas, nie komentują, ale czasami piszą do mnie bezpośrednio, czy tam gdzieś z zachodu i coś tam chcieliby może cenzurować, ale myślę, że damy cenzurować. Także proszę Państwa, bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za udział. Zapraszam do przyjrzenia się, bo to zupełnie inaczej wygląda na tych pięknych wydrukach, które zrobiła nam pani Dominika z Józefowa. I za sekundkę pojawi się winko mazowieckie z winnicy. No ja mam wiedzieć.
Proszę Państwa, zobaczycie na butelkę. Jest pyszne. Przepraszam, ja do nas zmieniam pamięci, nie chcę teraz telefonu wyciągać. Wieczorek? Jak? Wieczorek? Nie. To jest dwóch braci. Tak. Dwóch braci młodych, takich od 30, tata im dokupił pola. 40 km pod Warszawą, posadzili winnicę od 2015 roku, produkują wina. Te wina, które będziecie Państwo... Można z degustacją, także fajne miejsce. Też prezent trzeba zrobić. Tam, gdzie... Też tam. Będziecie Państwo mieli okazję spróbować za chwilę. Winko jest 17. Nie wiem, nie próbowałem. Także bardzo dziękuję, zapraszam. A może ktoś zagra na pianinie albo na fortepianie? Ktoś umie? Może poproś. Johnny, umiesz? Ale poczekaj, poproś może zwycięzców, żeby za to... A, tak, proszę Państwa, tak, więc poproszę laureatów do wspólnego zdjęcia. Też poproszę pana, no oczywiście, no zastępcy musi pan tutaj, bo pani Agnieszka, proszę państwa, tutaj pojechała do Hiszpanii, do Andaluzji, ona tam na plaży. Panią Agnieszkę gościmy na live, więc... Ja też pierwszy raz wernisaż, pierwszy raz takie przemowy, więc mogłem się pogubić. No następny raz się trochę przygotuję. Zapraszam panią tam z Domu Kultury. Literatury. No i Michał ma też... Michał, stań tam. Gospodarca. A ja jestem sztuczny na tym. Słuchajcie, ja jestem gruby, więc. Mieszczysz. Nie, na chwilę to. To będzie, jak Bogiem się ustanie, to będzie wewnętrzne. Tak, dziękuję. Super, dziękujemy bardzo.